Ogrodzie Ekokreatywnej. Tradycyjnie zapraszam dziś na hol lupeksowy z super zdobyczami. Zobaczycie dzisiaj dużo jedwabne sukienki, piękne bluzki, dużo ładnych bluzek z naturalnych i z oddychających tkanin. Oczywiście jak zwykle nie będzie żadnych rzeczy poliestrowych, sztucznych, jakichś dziadostw z byle jakich sklepów. Będą markowe perełki, będą piękne buty, także zapraszam na ciąg dalszy i zapraszam Was do polubienia i do zasubskrybowania filmiku. Jest to bardzo ważne dla rozwoju kanału, także jeśli Wam się spodoba, to bardzo Was proszę. Kochani, lecimy, bo muszę dzisiaj w miarę szybko nakręcić ten program. Jeszcze mam dużo stylówek z tymi rzeczami do nakręcenia, bo wiecie, że ja robię z nimi stylówki, więc lecimy. Zacznę od butów. A, i słuchajcie, zanim przejdę dalej, to jest haul z wyprzedaży i z nowych towarów. Połączone, ale wszystkie te rzeczy są kupione w Dobczycach. Lecimy. Słuchajcie, najpierw pokażę Wam perełkę bardzo, bardzo fajną. Są to buty do tańca. I to chyba do, nie wiem czy do salsy, ale zobaczcie, wyglądają tak, jak to buty do tańca. No nie będę się nad tym rozwodzić, bo nie jestem specjalistką, ale są na mięciutkim zamszu. To jest rozmiar 40. Przecudownym kolorze. I to są nowiutkie buty, nowe, nic nie używane, widzicie? Zresztą to widać, bo byłyby wyślizgane podeszwy od parkietu, a nie są. Są ze skóry, tak, oczywiście, miękkiej skóry w środku, natomiast tutaj jest atłas, przepiękny atłas. Cudowny kolor tych bucików, naprawdę jestem zachwycona. Ania musi jeszcze je sprecyzować, co to do końca jest, do czego te buty, jak się, czym się je je i tak dalej. Następne buty są w rozmiarze 39 i też są nówki, patrzcie. Nowiutkie sandały ze skórki mięciutkiej i marka Inuovo. Piękny kolor. One by pasowały do tej sukienki, co ostatnio pokazywałam, takiej bawełnianej w kolorze szafranowym. Patrzcie, jakie są śliczne. Mają bardzo ładne ozdoby tutaj, takie łańcuszki, delikatne. A delikatne, jeden grubszy powiedzmy. Tak. Są przepiękne po prostu, moim zdaniem. Tutaj te łańcuszki są ruchome do pewnego stopnia, ale tutaj mamy miękką skórkę, więc tu nic nie będzie uwierać. To są takie sandało japonki. Śliczne, śliczny kolor. Lecimy dalej. Następne buty są Billy B Copenhagen i też 39. I zobaczcie, też są nówki, bardzo, może nie nówki, w sensie wyglądowym są nówki. Wiadomo, były noszone, ale zobaczcie, mają naklejkę jeszcze taką plastikową pod spodem. Że były noszone, to widać, bo troszkę zmieniony jest kolor tam, gdzie stopa dotykała buta. Natomiast to są, w środku są i tak brązowe i zobaczcie, jakie są piękne. To są takie mini szpileczki, bardzo modnym stylu. Skórka w ogóle nie jest zniszczona, bo to jest skórka zamszowa. Piękne butki, naprawdę piękne butki w panterkę. Szkoda, że nie w moim rozmiarze ja bym nosiła, bo ja czasem lubię panterki i taka bym się bardzo podobała. Są przesuper te buciki. Naprawdę bardzo, bardzo wdzięczne i ładne. No niestety nie zmierzę Wam tych wszystkich butów, ponieważ one w ogóle nie są w moim rozmiarze. Ale idę dalej. Teraz pokażę Wam spódnice. Bardzo fajne spódnice mam. Jedna jest by Malenberger, więc super marka. Z jedwabną wszywką, zobaczcie jak to jest wykonane w środku. I ta spódniczka jest w rozmiarze 34, zobaczcie jaka jest kochana. Przepiękna, z haftem angielskim, bawełna. Bardzo, bardzo ładnie zrobiona spódniczka. Spróbuję się wcisnąć. Może tak, trochę schudłam, więc spróbuję się wcisnąć, ale zapewne będzie za mała ta spódniczka. W pasie po prostu, bo ona ma bardzo wąski pas. Jest taka dzwonkowa jakby, nie wiem jak to nazwać, taki krój. Taka dzwonowata właśnie. Bell. Tutaj przymarszczona, a na dole tak jakby zwężana, więc myślę, że będzie bardzo fajna na lato. Bardzo wdzięczna i piękna spódniczka, słuchajcie. Mam jeszcze przepiękne spódniczki, dwie, bardzo mi się podobają, moi drodzy, jedna jest z jedwabiu w ogóle, wow, no niestety obie nie są w moim rozmiarze, to jest 38, więc to jest tak blisko mojego rozmiaru, patrzcie, to jest przepiękna, part 2 jedwab, zobaczcie jak pięknie zrobiona, w jakimś ślicznym błękicie ta spódniczka jest, no, no przecudny jest ten jedwab. Piękny kolor i pionowe paski wyszczuplające, bardzo fajny kolor, bo modny góra jest tutaj taka do ciała, a tutaj mamy takie pliski,
które się rozchodzą. Przepięknie wykonana rzecz. No i patrzcie, jedwab i no mnie, powiem wam, zachwyca absolutnie ten kolor. No przecudowny kolor, naprawdę jest boski. 38 rozmiar. Kolejna spódniczka jest z bawełny od Bottoms marki. Patrzcie, jaką ma piękną metkę. I w ogóle pokażę wam, bo niesamowicie wykonana jest ta spódnica. Sama metka tak wygląda, a zobaczcie na te detale, które są naszyte na tą spódnicę. One są ręcznie naszywane. Nawet to widać. Ma takie elementy z jedwabiu naszywane na tą bawełnę. I ona jest w takie jakby pasy miętowe i srebrzysto-miętowe. Z nitką właśnie srebrną. I tu są elementy takie z naszywanych cekinów, żadne tam naklejane dżety. Też prześliczna, w pięknym kolorze. Naprawdę ostatnio mam takie szczęście do spódnic, co to też jest 38. Też będzie na mnie niestety ta spódniczka trochę za duża. No po prostu przyznajcie, że przepiękne te spódnice są. Mam nadzieję, że któraś będzie na tyle dobra, że po zmierzeniu to będzie wyglądać. Pokażę wam teraz kolejne rzeczy, to będą swetry. No patrzcie, ręcznie robiony sweter z alpaki. No możecie zresztą zobaczyć, o, bo to widać, że to jest alpaka. To nawet nie tyle, no czuć też oczywiście. Jest bardzo leciusieńkie to, patrzcie, jakie to jest piękne. Jejku, jaki piękny sweter. Szkoda, że nie mój kolor, bo jest tak śliczny po prostu ten sweter. Te rękawy, no po prostu boskie są. No i w ogóle cały design tego swetra jest przepiękny. Tu jakieś cić mi się przyczepił. Z tyłu jest bardziej gładki. No piękny. Oczywiście, że wam włożę ten sweter, bo zachwycił mnie do tego stopnia, że... Jejku, no naprawdę, gdyby to był na przykład niebieski kolor, to w życiu bym go nie oddała. Piękny, po prostu krój i materiał, czyli ta przepiękna wełna tego swetra mnie zachwyciła. A tutaj mamy sweter też naturalnej włóczki, robiony ręcznie. Patrzcie, jakie cudowne kolory. Mi się przypomina przyjaciółka Wednesday z serialu. W kolorach takich tęczowych. Śliczny zestaw kolorów. Tu mamy taką limonkę, oliwkę. Jasny fiolet i róż, prześliczny. Nie wiem, czy sobie tego swetra akurat nie zostawię, on jest z takiego moheru. I to jest naturalna wełna, wydaje mi się, że moher z wełną, albo sam moher nawet. Prze super. Sweter taki dłuższy, do rurek na przykład na zimę. Piękny jest, też jest tak piękny, no. Tamten mi się krój bardziej podobał, ale ten ma cudowne kolory i moje kolory, więc chyba on zostaje ze mną, kochani. Moi drodzy, teraz pokażę wam sukienki. Moi drodzy, pierwsza sukienka będzie za duża też na mnie. To będzie MKL-ka. Raczej europejska, taka nasza typowa polska L-ka, bo MK Oxma firma. Natomiast wydaje mi się, że to jest większe niż MK. To jest bardzo ładna też, przepiękna sukieneczka. Taka midi, do kolana ona będzie. No raczej długościowo, no chyba, że ktoś jest wyższy niż ja. Ja mam 1,65 m. Tutaj trochę odcinana pod biustem. Tutaj trochę przyległa w miejscu w pasie, ale taka luźna, nie przyległa, że obcisła. Nie powinna być. No i sukienka dołem taka lekko rozkloszowana z wiskozy. No bardzo, bardzo ładna, cieniusieńka i nieprzezroczysta, co jest fajne, bo na upały coś takiego się idealnie sprawdzi. No i ma tutaj zameczek. Ja oczywiście zawsze próbuję wszystkie te rzeczy przymierzyć i sfilmować. Jeżeli to będzie możliwe i będzie to jakkolwiek wyglądało, to wszystkie je zobaczycie. Natomiast no w przypadku jak będzie to wyglądało tragicznie, to wam nie będę pokazywać. Kolejna sukienka jest znowu za mała na mnie i chyba się w nią niestety nie wcisnę. Nie zapnę się w niej. To jest jedwab. Bardzo piękna sukienka. Summer Lund Copenhagen. Wycięte metki ze składem, natomiast gwarantuję wam, że to jest jedwab. Zresztą ta firma nie produkuje sztucznych rzeczy. Zobaczcie sobie zresztą to i w dotyku. Absolutnie to nie jest żaden poliester ani jedwab wiskozowy, który jest dużo bardziej mięsisty. To jest super, super delikatniutkie, a tutaj mamy żorżetę jedwabną, cieniusieńką. No i to jest piękna, piękna sukienka na lato. Przepięknie. Druga jest też z jedwabiu i tutaj też nie ma żadnych wątpliwości. Storm and Marie.
Bardzo fajny krój z baskineczką, taka węższa mini. Piękna, naprawdę piękna. I to jest chyba w moim rozmiarze, więc jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dajcie znać. Śliczny kolor, przepiękny. Dwa odcienie brzoskwiniowego, takiego morelkowo-brzoskwiniowego koloru. No, cudo, cudo. Z tyłu jest rozcięta ta baskinka. No i ona jest taka raczej w kroju dopasowanym, taka koktajlowa. No naprawdę mega mi się udały te zakupy, szczególnie, że część rzeczy była z wyprzedaży. No wiecie, dzięki temu w ogóle mój sklep może funkcjonować przy dzisiejszych chorych cenach, wymaganiach i innych regulacjach firmowych. Słuchajcie, teraz bluzki. Mamy tak. Blood and Bone. Świetna koszula. Patrzcie, z takim tie-dye'em, ale granatowy, piękny taki kolor. Ja tą koszulę chyba trochę obetnę, bo ona jest bardzo długa. Ale w każdym razie jest piękna. Być może zostanie ze mną, być może nie. No, kolorystyka jest cudowna na lato. Na lato jest po prostu bajeczka. Pod koszulek, moi drodzy, teraz pokażę Wam. W ogóle same fajne firmy mi się trafiły. Sunday Stories, Hynke Müller. O Hynke Müller to ja znam tą firmę. Kupowałam w Holandii rzeczy w tej marce. Przepiękna koszulka i też się bardzo mocno zastanowię, czy sobie nie zostawię, bo kolory tej koszulki są dla mnie. No i zobaczcie na ten cudowny deseń z tymi pawiami. Piękna, piękna, piękna jest. Przepiękna. Te kwiaty. Zmierzę Wam do jakiejś spódniczki fajnej albo spodenek. Zwykły podkoszulek, kolejna rzecz z lnu, ale z henemu len. Patrzcie, jaki fajny. MK. Trochę, on jest taki lekko dłuższy bokiem. No i nóweczka. Naprawdę jest, słuchajcie, no idealny stan. Zresztą, patrzcie, idealny stan. Kremowy. Taki wyraźnie kremowy jest ten podkoszulek. Kolejna bluzka. Kolejna bluzka to Jacqueline de Jong, rozmiar 40 z cudownymi rękawami. I jest to bluzeczka chyba z wiskozy, bo wszystkie te rzeczy... Tutaj tamta taka z pawiami była z wiskozy. Tutaj mam skład, ale jest bardzo niewyraźna metka. No, jest to wiskoza. Jest to wiskoza raczej na 100%. Doczytam się później, to Wam dopiszę na ekranie. Patrzcie, jakie piękne rękawy. Rozcięte, szerokie, takie powiewające. Bardzo ładny też kolor. To jest zbliżona kolorystyka do mojej sukienki. Bardzo ciekawa bluzka również. Kolejna mi się mega podoba z uwagi na kolor. Jest to piękny koralowy odcień. Przepiękny. Jessica, więc nie jakaś mega firma, ale to jest wiskoza i ma też te guziczki z masy perłowej i również na rękawkach, które można też jakby skrócić, podpiąć i skrócić. Ale popatrzcie na ten śliczny kolor. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. No i napiszcie, co myślicie o niej. Kochani, kolejna rzecz. Dzisiaj idę tak szybko, bo mam tyle tych rzeczy. Dranella, rozmiar 38. No to jest przepiękny wzór koszuli. Wzór, krój z rypsowym obszyciem tutaj na górze. Koszula. Bardzo fajne rękawy. Zobaczcie, jakie mają ładne tu guziczki. Wykończone w taki sposób. I piękny jest ten wzór wężowy. Tak jakby właśnie wąż w odcieniach niebieskich. Beżem, takie chłodne odcienie właśnie na lato i jest niesamowicie miękka ta koszula. Ojejku, ona jest tak przyjemna w dotyku, bardzo, bardzo jest miła. Słuchajcie, już Wam powiem skład tej koszuli, 100% wiskoza oczywiście, bardzo miła wiskoza, niesamowicie miła. Teraz będzie koszula z jedwabiu. Słuchajcie, koszulka, bluzka. Piękna, by Hu XSS. No i ta bluzka jest też mega, nie wiem, czy sobie jej nie zostawię. Koniecznie napiszcie, co uważacie. To jest jedwab na pewno. Nie ma, też metka wycięta, ale tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Jedwab naturalny 100%. W taką jakby pepitkę pourywaną. Śliczna bluzka, przepiękna, minimalistyczna. Bardzo mi się podoba. Mam jeszcze taką tunikę jakby. No jeszcze mam dwie perełki vintage dla Was.
tunika, słuchajcie, jest Masai i ona jest z wiskozy. Bardzo fajna, taka butelkowa zieleń z fioletowo-brązowymi wzorami, która może służyć za taki letni żakiecik na rzutkę, bluzkę, bo ma też wiązanie tutaj. Naprawdę fajna rzecz, w rozmiarze M, myślę, że nawet L mogłaby być, bo to jest takie właśnie luźne. Można sobie to fajnie zarzucić na jakąś sukienkę, na przykład lnianą, taką cieniutką w kolorze lnu. I zobaczcie, jak będzie to fajnie ożywiać stylizację. Super, super, super ekstra rzecz moim zdaniem. Fajna, ma takie właśnie wiązanie też tutaj w pasie, że można sobie z tego zrobić normalną też bluzkę albo właśnie związać jak żakiet. Ekstra, ekstra fajne. No i słuchajcie, teraz dwie perły vintage. Jedna to jest kurtka, już podobną kurtkę kiedyś miałam. Miała duże powodzenie i się sprzedała bardzo szybko. I ta kurteczka jest też w rozmiarze M. Jest z żakardowej takiej tkaniny. 38 dokładnie. Rozmiar. Jest to taka dopasowana kurteczka na zamek i ma tutaj ma takie mikro rozcięcia na biodrach. No patrzcie, jaka jest piękna. Jakie kolory ma cudowne. Ja Wam się przymierzę do czegoś, do jeansów w niej, bo to będzie pięknie wyglądać do jeansów moim zdaniem. I do tej spódnicy vintage jeansowej. Bardzo fajna, dopasowana. Ona jest raczej ciepła taka. Znaczy na lato to jako po prostu kurtka, natomiast jako żakiet to taka, taki bardziej jesienno-zimowy, ale naprawdę, no popatrzcie. No to jest cudo. Bardzo fajnie wykończony ma też dekolt, bo jest, zamek jest nie do końca i jest tak fajnie tutaj to wykończone. No bardzo, bardzo piękna kurteczka moim zdaniem. Myślę, że będzie trochę za duża na mnie, ale jest prześliczna naprawdę. Ostatnia rzecz. Kochani, i to jest komplet, bardzo piękny komplet z lnu od marki Claire. Na pewno znacie tą markę, bo ona w Polsce była. Jest przepiękny, w złocistym kolorze takim vintage, z takimi guzikami, zobaczcie. No przepiękny. Ma tunel z tyłu na pasek i ma pasek. Patrzcie, jakie ma rękawy, takie marszczone. W ogóle to jest prześliczny kolor, taki jakby taka surówka lniana, taki tkany len. Dopasowany raczej krój i będzie pasek, więc to będzie super wyglądać. Ale nie jest to zwykły kostium, jest to kostium ze spodenkami. Przymierzę go Wam, on jest na mnie oczywiście, że za duży, ale i tak spróbuję go przymierzyć. 90% len, 10% bawełna. I patrzcie, jakie rewelacyjne kuloty są do tego. No jestem zakochana po prostu w tym czymś. Takie kuloty wycinane jeszcze za kolanko, no przepiękny komplet, jeszcze jest modny, marszczony, z wysokim stanem, wow, patrzcie na te guziki, no to jest, no to jest cudo, naprawdę, no abstrahując, czy komuś się taki styl będzie podobał, czy nie, ale jest przepięknie rzecz wykonana, no zobaczcie mnie w tym komplecie i koniecznie napiszcie, co o nim sądzicie, mi się wydaje, że to jest świetna, przepiękna rzecz, naprawdę, mega jakościowa, bardzo elegancka, bardzo oryginalna. W pięknym kolorze, zupełnie nie moim, ale przepięknym. Gdybym miała inny typ urody, to no tutaj jest takie... Takie rzeczy mnie zachwycają właśnie, kochani. Kochani, tymczasem żegnam się już z Wami. Oczywiście piszcie, jeśli macie jakieś uwagi, jeśli coś Wam się szczególnie podoba. Mail podany jest oraz Vinted. Wszystko w komentarzu i w opisie filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego filmu.